Witaj Karolciu. Dzień Twoich urodzin. Zapraszam Cię na spotkanie z osobami, które lubisz, kochasz. Karolinka, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia, miłości i przede wszystkim udanych biznesów. Tak. Chociaż to wszystko masz, ale niech będzie większy, niech ten biznes będzie większy. I ta miłość jeszcze większa. Cześć Karolciu, to ja, Krzysiek Iwisz. Mówię do Ciebie Karolciu, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz, ale już się kiedyś poznaliśmy. Otóż, kochana Karolciu, z okazji Twoich pięknych urodzin życzę Ci, abyś była najszczęśliwszą Karolcią na świecie. Żeby każdy Twój dzień rozjaśniało słońce. Żebyś zawsze była zdrowa, uśmiechnięta i żebyś spełniała swoje marzenia. Pamiętaj, zawsze bądź wierna swoim marzeniom. Kochana, w tym niesamowitym, przepięknym i ważnym dla tych, którzy Cię kochają dniu, życzę Ci cudownego świętowania. I niech miłość niesie Cię przez życie. Wszystkiego dobrego. Ściskam Cię potężnie. Ja, Krzysiek Iwisz. Cześć. Kiciu, w dniu Twoich kolejnych 16 urodzin składam Ci życzenia wszystkiego, co najlepsze, dużo szczęścia, również w interesach, zadowolenia z siebie, narzeczonego i cudownej Dali. Myślami i sercem cały czas jestem z Tobą, zwłaszcza, że niedługo minie 20 lat naszej znajomości. Pozdrawiam serdecznie, urodzinowo i Twoje zdrowie. Witam serdecznie, Piotr Szatkowski, Kryminalna Polska, dziś wprost z kryminalnego studia. Najserdeczniejsze życzenia dla dzisiejszej solenizantki Karoliny. Karolina, wszystkiego dobrego Ci życzę, trzymaj się, dużo zdrowia przede wszystkim, bo jak będzie zdrowie, to resztę zdobędziesz. Wszystkiego dobrego. Gwiazdki, gwiazdeczki. Gwiazdy są naszlane na ekranie, ale dzisiaj, droga Karolinko, dla Ciebie prawdziwa gwiazda koło mnie zaraz tutaj stanie. Dzień dobry Pani Karolino, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i słodyczy kolejnych. Karolinko, i ode mnie z tego serca, czyli pierwsza część życzeń. Najlepszego. Cześć Karolcia, z okazji Twoich urodzin chcielibyśmy złożyć Ci życzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i bardzo dużo miłości. Karolcia, mówią, że ludzie, którymi się otaczasz, definiują, jakim jesteś człowiekiem. Masz wokół siebie szczerych, oddanych przyjaciół, życzliwych ludzi. I taka właśnie jesteś. I życzymy Ci wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Will be marvelous. Cześć kochana, wszystkiego najlepszego życia w Twojej urodzinie. Przede wszystkim życzę Ci dużo szczęścia, uśmiechy, pogody ducha, abyś była zawsze zadowolona zarówno z Daliki, jak i z Łukasza. Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń, tych bliższych i tych dalszych. Życzę Ci pogody ducha, ale też również tego, abyś doceniała każdą chwilę, która do Ciebie przychodzi. Czasem są trudne momenty w życiu, natomiast to one nas kształtują i to one pokazują nam dalszy kierunek. No i co? No życzę, abyśmy dalej trwały w naszej przyjaźni i wspólnie spędzały każdy kolejny rok. Wszystkiego dobrego, kochana. Buziaki, pa! Kochana Karolciu, w dniu Twoich 18 urodzin życzę Tobie przede wszystkim zdrówka, bo tak naprawdę resztę już masz. Kochającego, narzeczonego, przepiękną, przeuroczą, przemądrą córeczkę, więc tylko i wyłącznie zdrówka i cały czas takiego szczęścia oddanych i przyjaciół wokół siebie. No i cóż, do zobaczenia już niedługo na Twojej 18. Także do zobaczenia i jeszcze raz 100 lat. Pa! Hej Kiciunia, chciałam Ci złożyć, kochana, najserdeczniejsze życzenia. Jesteś jedna na milion, pomysłami, dobrym humorem, przygodami życiowymi mogłabyś obdzielić 100 osób. Kochana, zostań taka, cała rodzina Sówków i Koników i ja na czele. Życzymy Tobie wszystkiego najlepszego. Cześć Karolcia, kochanie moje. Twoi przyjaciele, którzy Cię bardzo, bardzo kochają, chcieli, żebym Ci zrobiła niespodziankę. I składają Ci takie po prostu życzenia zdrowia,
żebyś miała tylko uśmiech na twarzy, żebyś była szczęśliwa, kochanie moje piękne, a że jesteś charakterna i ogarnięta w każdej dziedzinie życia, bo tak się od nich dowiedziałam, to sobie poradzisz życiowo, więc tylko więcej siły mogę ci życzyć. Kochana, bądź zawsze zdrowa. Pamiętaj, Karolciu, że masz wspaniałych przyjaciół, a rodzina i przyjaciele to skarb. To trzeba szanować i całuję cię mocno razem z nimi. Buziaki, trzymaj się, kochana. Wiem, kto będzie oglądał te filmy, dlatego żeby nie było wstydu, postaram się złożyć profesjonalne życzenia urodzinowe. Dobrych ludzi masz wokół, łeb do interesów również, więc życzę Tobie przede wszystkim zdrowia, wytrwałości w dążeniu do celów i dużo, dużo miłości. Oprócz tego przygotowałem dla Ciebie laurkę, na której jesteśmy zarówno ja, jak i Ty. Tak, myślę, że to bardzo fajnie mi wyszło i jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. I jeszcze raz mogę Tobie życzyć wszystkiego najlepszego. Karolinka, wszystkiego najlepszego na Twoją osiemnastkę. Od Maxa. Wszystkiego najlepszego, duża zdrówka, pieniążków i dobrych ludzi wokół Ciebie. Buziaki. Karolciu, w dniu Twoich urodzin życzę Ci dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, pociechy z Timby i Dali, żeby spełniły Ci się najskrytsze marzenia i dążenia do wszystkich celów. Wszystkiego najlepszego, kochanie, 100 lat. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, niech żyje, żyje nam. Kochana, życzymy Tobie samych pięknych i radosnych dni. Dużo zdrowia, żebyś była zawsze szczęśliwa. Oraz wszystkiego, wszystkiego wymarzonego. Ściskamy Cię bardzo mocno. Pa. Droga Karolino, życzę Ci prawdziwych przyjaciół, niewyczerpanych układów energii, uśmiechu na co dzień i niskich podatków. Myszko, jest 7 rano, lecę do pracy, ale szybciutko ślę Ci życzenia. Życzę Ci dużo zdrówka, przede wszystkim zdrówka i prawdziwych przyjaciół, bo całą resztę to już sama osiągniesz, bo jesteś silną kobietą. Jeszcze raz wszystkiego naj i niebawem się widzimy, buziaki! Kochana, życzymy Ci, abyś była najszczęśliwsza pod słońcem i błyszczała jak najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie. Kochana mamusiu, dziś z Twoich urodzin wysyłam Ci buziaczki. Karolinka, co ja Ci mogę życzyć? Zdrowia, szczęścia, sukcesów zawodowych, a wystarczy jedną rzecz, żebyś zrobiła i to wszystko się spełni. Wystarczy, że będziesz słuchała swojego faceta, czyli mnie. Najlepszego kicia. Droga Karolinko, część druga życzeń. Najlepsze życzenia, zdrowia, szczęścia, miłości, pomyślności. Życzę Ci bracia B. Jacek. I Piotrek. I jeszcze, wiesz co, powiem Ci tak, żeby choć część tych życzeń się spełniła, a będziesz szczęśliwa i tego Ci życzę. Z całego serca życzymy. Hej.
Karolciu, niewiele osób wie, że kiedy się poznałyśmy, nie zapałałyśmy do siebie od razu uczuciem wielkiej przyjaźni. Poprzez jednak uczestnictwo w wspólnych imprezach miałyśmy okazję poznać się lepiej i bardzo szybko doszło do mnie, że nie znam drugiej tak charakternej kobiety jak ty. Karolciu, jesteś osobą niesamowicie zasadową. Masz swoje zasady, przestrzegasz je. Czasami kosztuje cię to cierpienie, ale dla ciebie jest bardzo ważne bycie wiernym swoim ideałom. Jesteś osobą niesamowicie słowną, zawsze dotrzymujesz słowa. Jesteś osobą szalenie, ale to szalenie lojalną wobec swoich przyjaciół. Karolciu, jesteś także fantastycznie prosperującą bizneswoman. Jesteś bardzo przedsiębiorcza i niesamowicie zorganizowana. Ten twój zmysł organizatorski miałam okazję wielokrotnie podziwiać i czerpać z niego przykład. Poza tym, Karolinko, jesteś osobą, która uwielbia dobrą zabawę. Nie jestem w stanie zliczyć nawet wspólnych imprez, nocy, na których bawiliśmy się do białego rana. Może wspomnę tylko, że latałyśmy na Ibizę jeszcze w czasach, kiedy latanie na Ibizie 99% Polakom kojarzyło się z jeżdżeniem Seatem Ibizą. Nie jestem w stanie, Karolciu, zliczyć także naszych wspólnych przygód, śmiesznych, zabawnych chwil, które były naszym udziałem. Do tego, Karolinko, jesteś osobą niesamowicie pomocną. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa nie jestem w stanie powiedzieć czy zliczyć osób, którym pomogłaś. Często ratowałaś życie z narażeniem swojego życia. Jesteś osobą także i też niewiele osób o tym wie, która działa charytatywnie, pomagasz uboższym i choć niejednokrotnie nacięłaś się na takie osoby, ponieważ wykorzystały twoje dobre serce, ty dalej nie straciłaś wiary w ludzi. Karolciu, znamy się ponad 15 lat, ponad 10 lat przyjaźnimy się. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką poprzez swoje życie. Musiałaś zweryfikować, musiałyśmy razem zweryfikować pewne nasze znajomości. Musiałyśmy odciąć się od dramatów i osób je tworzące. Na chwilę obecną otaczasz się osobami, które sprawiają, że się śmiejesz, które wierzą w twoje ideały, które dodają ci odwagi, które cię inspirują, które sprawiają, że ciągną cię w górę, a nie w dół, które wierzą w twoje marzenia. Ja, Karolinko, bardzo cię podziwiam. Cieszę się, że jesteś w moim życiu i dziękuję ci za to. A dziś, w dniu twoich urodzin, życzę tobie wszystkiego najpiękniejszego. Powiedziałaś mi kiedyś, że przyjaźń to magia i zrozumiałam te słowa po pewnym czasie. Natomiast jest ona magią, kiedy ma się takiego przyjaciela jak ty. I tego życzę każdemu. Jezioro ma twój zapach, twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak las.